Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 197. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. A ja Was witam w kolejnej solówce, i zgodnie z nową tradycją o ile nowa tradycja to nie oksymoron słyszymy się pierwszego. Danego miesiąca, w tym przypadku jest to 1 maja, i przychodzę do Was z całą listą inspiracji, jak zawsze, jak co miesiąc. Inspiracji, czyli takiego zbioru przeróżnych rzeczy, filmów, seriali, produktów, obserwacji, smaków, które spodobały mi się w ostatnich tygodniach i mam ogromną przyjemność z tego, że się nimi dzielę. I jako że Mój podcast nie mógłby zacząć się bez dygresji, to pamiętam, jak rozpoczęłam tę serię inspiracji. Byłam bardzo, bardzo zestresowana i niepewna tego, czy to jest dobry krok, żeby w ogóle solowo odcinki publikować. Natomiast teraz powiem Wam szczerze, że czuję ogromną ekscytację i radość za każdym razem, kiedy mogę usiąść i podzielić się z Wami moimi obserwacjami. Ale zanim przejdziemy do tej listy rozmaitości, mam kilka. Ogłoszeń. Wow, pierwsze to jest takie mocne ogłoszenie, chociaż część z Was może się tego spodziewać. W maju, który już mamy oficjalnie, powraca moja aktywność YouTubeowa. I tak jak powiedziałam przed chwilą, że się nie stresuję, to już się od razu zestresowałam. Także jeżeli jesteście obserwatorami, a raczej subskrybentami, to możecie oczekiwać czegoś więcej w maju niż tylko... Podcasty, choć również zachęcam, bo większość wywiadów jest na YouTube w wersji wideo. Na razie więcej nie zdradzę. Może oprócz tego, że 197, czyli numer dzisiejszego odcinka, to prawie 200. No a skoro 200, to wypadałoby jakoś to uczcić. Wink, wink, puszczam Wam oczko, idę dalej. Ważna informacja jest też taka, że linki do wszystkich rzeczy, o których dzisiaj opowiem, znajdziecie w opisie. I jeśli macie ochotę poszerzać trochę treści podcastowe, jeżeli interesują Was takie polecajki ode mnie, powiedzmy na bieżąco, ale też w wersji wizualnej, czyli zdjęcia, relacje, to lećcie koniecznie na mojego Instagrama. Też jest dobre miejsce, żeby mnie obserwować, dlatego że ja często Was tam pytam o rzeczy, więc poprzez aktywność ze mną na Instagramie macie realny wpływ na to, co pojawia się na przykład właśnie w podcaście albo na. YouTube. I ostatnia rzecz, a raczej prośba, jeśli lubicie słuchać podcastu, jesteście słuchaczami od jakiegoś czasu, a może nie, może po prostu od niedawna, ale lubicie podcast, to będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować, na Spotify możecie go oczywiście dodać do swojej biblioteki i dać mu wybraną liczbę gwiazdek, na iTunesie oprócz gwiazdek mamy też funkcję napisania kilku słów opinii, a wspomniany wcześniej YouTube oferuje Wam też subskrypcję, lajkowanie i komentowanie. Choć zawsze powtarzam, że jeśli chcecie ze mną podyskutować, to raczej lećcie na Instagrama, bo tam pojawia się dużo konkretnych, dedykowanych postów danemu tematowi, polski to trudny język, i wtedy rozmawiamy nie tylko wy i ja, ale wszyscy razem tworząc miłą społeczność, co ja oczywiście uwielbiam. Dzisiaj, moi drodzy, będzie sporo polecajek filmowo-kulturalnych, parę takich wellness parę nawet sporo też wellnessowych smaczków i mówiąc o smaczkach, nie zapomnę też o paru jedzeniowych wyborach moich i odkryciach. Także zaczynamy. Dzisiaj od czegoś nietypowego, symbolicznego, pięknego i trochę poza kategoriami, ale też pięknie spajającego może ten odcinek, może cały ten podcast? Jest to, słuchajcie, rzecz, na którą trafiłam w bardzo zabawny sposób, ponieważ wysyłałam pliki WeTransferem i nie wiem, czy też macie taką obserwację, że WeTransfer ma w ogóle bardzo ładny branding. Ja rzadko dostrzegam to, co jest w tle, ale skusiła mnie grafika i tak w mojej ręce trafił manifest Alain de Boton, czyli Filozofa, który założył The School of Life. Ja powiem szczerze, słyszałam o nim od dawna, ale nie miałam styczności z jego twórczością. I ten materiał, który wam podlinkowałam, to są jego, to jest jego Osiem zasad życia. Teraz postaram się przetłumaczyć to z języka angielskiego. Pan Alain jest filozofem, pisarzem i nowelistą. I zajmuje się właśnie taką filozofią życia codziennego. Plik, który możecie sobie obczaić, to jest właśnie jego manifest szczęścia, czyli osiem zasad, którymi on się kieruje, to jest bardzo przewrotne, jednocześnie bardzo proste i są one po prostu bardzo bliskie temu, w co ja wierzę, i pokrewne z wnioskami, do których gdzieś tam dochodzę, ale piękne jest to, że ktoś ujął to w takiej kompaktowej formie i przedstawił właśnie w taki przystępny sposób dla każdego z nas do korzystania. To tyle. Nie zdradziłam Wam, co tam w środku jest, ale przeczytanie tego zajmuje dosłownie 5 sekund. To taki smaczek, mówiąc po raz kolejny, na start. Zaczynamy, a raczej kontynuujemy... W dziale kultury. Mam dla Was dwa filmy. Pierwszy z nich, o którym chciałabym opowiedzieć, to jest film, który był na mojej liście od dawna. Z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że przez wiele lat jako dziecko grałam w tenisa, jeździłam na obozy tenisowe i wróciłam do tenisa jakieś dwa lata temu. Także jest to sport bliski mojemu sercu. A po drugie, dlatego, że aktor pierwszoplanowy dostał w tym roku Oscara, czyli niesławny Will Smith, który jest teraz dość kontrowersyjną postacią, ale nie o tym. Jest to film, rzecz jasna, King Richard Zwycięska Rodzina, czyli cytując tutaj film łeba, Losy Venus i Sereny Williams które dzięki ojcu stały się najlepszymi tenisistkami w historii tego sportu. Jest to film e, oczywiście amerykański. E, miał swoją premierę w 2021 e, i został wyreżyserowany przez pana Reinaldo Marcus Green. Tak jak powiedziałam, w tenisa grałam przez wiele, wiele lat, ale powiem wam szczerze, nie byłam świadoma jak Słynnymi postaciami są siostry Williams. Aż wstyd mi to przyznać. Znałam różnych tenisistów, ale nie zdawałam sobie sprawy, że ta historia jest jedyna w swoim rodzaju. Już nie mówiąc o tym, że nie miałam zielonego pojęcia na temat ich ojca, który stoi za tym sukcesem. I to jest też bardzo ciekawa kwestia, że ja dzięki temu filmowi troszeczkę. Odczarowałam sobie uprzedzenia względem rodziców, którzy powiedzmy żyją z pomysłem na swoje dzieci. To jest kwestia, wydaje mi się, bardzo, bardzo, bardzo trudna i kontrowersyjna. Niemniej film jest moim zdaniem świetny. Jest super zrobiony, jest bardzo ciekawy, fantastycznie zagrany. Historia jest w genialny sposób opowiedziana. I tak jak wspomniałam, aż głupio się przyznać, że, że nie znałam jej wcześniej. I nie wiedziałam, ile dobrego zrobiły i robią dla czarnoskórych kobiet w sporcie siostry Williams. Nie wiem, przepiękna historia, po prostu niesamowicie wciągająca, ale też bardzo wzruszająca i taka optymistyczna. One się po prostu urodziły po to, żeby być zwycięzczeniami i to było w zaskakujący sposób, słuchajcie nie Także piękna rzecz i też sprawiła, że podobnie jak w przypadku Teda Lasso, o którym wypowiedziałam po prostu monolog na 10 minut w zeszłym miesiącu, to te sportowe produkcje jakoś sprawiają, że mam ochotę zainteresować się sportem w czysto hobbystyczny sposób, bo to jest bardzo miłe, czuć takie zaangażowanie. W coś, co jest zupełnie niezależne od nas, poza nami, niezwiązane z naszym życiem, a jednocześnie tak może nas ekscytować, radować, ale też Możemy przeżywać jakby czyjeś sukcesy i porażki. To jest bardzo piękne, bardzo takie oczyszczające i, i podniosłe uczucie. To taka, to taka oczywiście refleksja ode mnie. Drugi film, który dla Was przygotowałam w tym programie, to jest Najgorszy człowiek na świecie. Widziałam w zeszłym miesiącu kilka filmów oscarowych czy też filmów nominowanych do Oscara i nie sądziłam po wyjściu z kina, że ten film trafi... Do mojego rankingu kwietniowego, ale powiem Wam, to jest taki film, który wydaje mi się zostaje z nami na dłużej i może on musi w nas trochę popracować, tak się przemielić. Jest to produkcja norweska z roku 2022 reżysera Joachimi Triera. Joachim Trier po prostu jest reżyserem i opis filmu webowy brzmi pełna życiowej energii Julie, a tak naprawdę to Julia. Ona się nazywa Julie. Dokładnie tak się to mówi po norwesku. U progu 30. urodzin stara się poukładać swoje skomplikowane życie uczuciowe. Ja bym w ogóle inaczej opisała ten film. Uważam, że to jest zupełnie nie o to chodzi w tym filmie. Ale zaznaczę jeszcze, że ja w ogóle bardzo lubię norweskie produkcje, na przykład serial Facet na Święta Netflixowy, bo mnie niesamowicie urzeka ten akcent. I też myślę, ciekawą kwestią jest te, takie zderzenie rzeczywistości, zderzenie mentalu, no akurat tej polskiego, ale też pewnie amerykańskiego, z którym jesteśmy zaznajomieni przez media i filmy, właśnie z takim, uogólniając skandynawskim, tutaj akurat stricte norweskim. Jak bardzo inne tematy są tabu, jak bardzo oni są otwarci na wielu płaszczyznach, chociażby w kontekście seksualności. No i oczywiście bez porównania jest tutaj poziom życia np. 30-latków pracujących w piekarni. No ale to osobny temat. Film jest moim zdaniem genialny. Składa się on z przeróżnych scen z życia, jest zresztą podzielony na konkretne rozdziały, epizody. Bardzo to jest przyjemne. Jest to w przepiękny sposób nagrany. Jest naprawdę maksymalnie estetyczny i taki delikatny. Jest to film, moim zdaniem, o naszym pokoleniu. Jest taki, jest to po prostu film o milenialsowych rozterkach, o poszukiwaniu siebie. Oficjalnie jest on zaklasyfikowany jako komedia romantyczna, ale tam są oczywiście momenty dowcipne i, i lekkie, ale jest to przede wszystkim, moim zdaniem, taki dramat obyczajowy. Ja Aż sama się sobie dziwię, ale chętnie poszłabym na niego drugi raz. Może dlatego, że trzeba było czytać napisy i przez to nie kumałam rzeczy, bo jestem przyzwyczajona do tego, że jednak się rozumie część ze słuchu. Ale tak, wróciłabym na niego i jestem bardzo ciekawa waszych wrażeń, bo im częściej konfrontowałam swoje, swoje odczucia z moimi znajomymi, którzy go widzieli, tym więcej widziałam różnic w interpretacji. Także to jest moim zdaniem super, super, super ciekawe. No ale oczywiście ja wam nie będę tutaj niczego spoilerowała. No i moim ogromnym, 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 ogromnym ulubieńcem kwietnia jest serial, który poleciła mi moja przyjaciółka Jowita, powiedziała, że jest ekstra. Miałam takie, mm, no wiesz, tematyka taka może, no zobaczymy, ale w sumie ciekawe, ale proszę Państwa, jak się dowiedziałam, kto w nim gra, ściągnęłam sobie po raz kolejny Apple TV. Za pierwszym razem ściągnęłam dla The Morning Show, za drugim razem dla Ted Lasso, teraz za trzecim razem dla serialu Week. Crashed. Jest to serial, tak jak powiedziałam, Apple TV, produkcja amerykańska z 2022 roku. Miałam Wam przeczytać opis filmu ale stwierdziłam, że to były ostatnie dwa razy, kiedy to zrobiłam, ponieważ te opisy są po prostu bez sensu. Podsumowując, zrobię tę improwizację. Serial opowiada historię startupu, bardzo, bardzo successful startupu. O nazwie WeWork, który możecie kojarzyć, czyli tutaj mamy na myśli przestrzenie coworkingowe na całym, całym świecie. I przybliża nam sylwetki założycieli, czyli Adama Neumana i Rebeki. Od razu miała, jak się nazywała Rebeka Paltrow. Come on, przynajmniej kuzynką Gwyneth Paltrow. No tak, to było proste. Chodzi o to, że ta firma w bardzo szybkim tempie rozwinęła się i stała się jednym z największych gigantów światowych, i w przeciągu dosłownie roku straciła większość znaczną swojej wartości i prawie upadła. Jest to historia tego niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia firmy. A fun fact: Film Web twierdzi, że główną osią tutaj jest wątek miłosny. Oczywiście, jakby małżeństwo i relacja głównych bohaterów jest tutaj istotna, ale moim zdaniem to wcale nie była jakaś wiodąca, wiodąca kwestia. Nie wiem, jak wy uważacie, jeśli go widzieliście. Ale tak jak powiedziałam, to co, albo nie powiedziałam, to co zachęciło mnie do jego obejrzenia, to była obsada. I to jest taka ciekawostka na mój temat. Ja oglądam filmy głównie, Sugerując się tym, kto w nich gra, i może przez to omijam mnie wiele rzeczy, w których nie gra nikt, kogo znam. Niemniej tutaj mamy cudowną grę, wspaniałe wystąpienie Jareda Leto, którego ubóstwiam, który jest ucharakteryzowany tak, że można go nie poznać, i Anne Hathaway. Naprawdę to jest creme de la creme, po prostu poziom aktorstwa nie tylko ich, ale całej obsady. To jest coś, coś wspaniałego. Serial jest świetnie zrobiony, trzyma w napięciu, w ciekawości sprawia, że nie możecie się od niego oderwać. Wszystko tam, moim zdaniem, się spina, no a głównym jego celem jest pokazanie to, jaką wydmuszką może być startupowy świat, i, i coś, co brzmi jak wielki biznes, co w sumie działa niczym, wielki biznes, może być. Trochę takim domem z kart. No, mi to niesamowicie otworzyło oczy właśnie na to, jak często żyjemy taką iluzją, że ktoś odniósł sukces, a nie zdajemy sobie sprawy, że pod tym wszystkim jest masa ściemy i biznesy po prostu nie są rentowne, mimo że wyglądają bardzo spektakularnie. To jest te, to słowo, którego szukałam. Polecam całym sercem. Dla osób, które się interesują biznesem, dla osób, które po prostu lubią ciekawe seriale, uważam, że dla każdego, żeby trochę lepiej może zrozumieć ten kapitalistyczny świat. Moi drodzy, często pytacie mnie o polecanie podcastów, których ja słucham na co dzień i jak wiecie, to są zwykle zagraniczne, głównie amerykańskie produkcje. Jednak zdaję sobie sprawę, że słuchanie rozmów w języku angielskim nie jest dostępne dla wszystkich. Także tym bardziej się cieszę, kiedy odkryję jakąś rodzimą perełkę. Ja sama lubię słuchać programów, które poruszają ważne tematy, ale w taki przystępny, różniejszy sposób. I jedną z ciekawszych, moim zdaniem, form są podcasty prowadzone w duecie. Wydaje mi się, że to dodaje takiej lekkości i takiego klimatu spotkania przyjaciół. Dzisiejsza polecajka spełnia oba kryteria, a mowa o lifestyle'owym programie Sharing is Caring prowadzonym przez Agę Kozak i Angelikę Kucińską. Dziewczyny poruszają tematy związane z relacjami, emocjami i zdrowiem. Psychicznym. Właśnie ruszył drugi sezon programu, a ja podrzucam Wam dzisiaj cudowną rozmowę o męskości z fantastycznymi gośćmi, czyli odcinek pod tytułem Chłopaki też płaczą, z filozofem i pisarzem Remigiuszem Ryzińskim oraz aktorem Piotrem Nerlewskim. Wspólnie z prowadzącymi. Próbują oni zdefiniować męskość w XXI wieku, nawiązują zarówno do nauki, jak i własnych doświadczeń. A słuchajcie fragment o założeniu szpilek i wyjściu w nich na scenę musicie posłuchać. To jedna z wielu anegdot, których moim zdaniem powinien posłuchać naprawdę każdy zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Wrażliwość panów, gości jest naprawdę ujmująca i jest to rozmowa, w której polecam Wam po prostu się zatracić, tak jak ja to zrobiłam. Dodam jeszcze, że podcast powstał we współpracy z marką Reserved, a nowych rozmów możecie wyczekiwać w każdy najbliższy czwartek. Odcinków posłuchacie na YouTubie marki Reserved i na platformach podcastowych. To tyle. Na ten moment, jeśli chodzi o digitalowe polecajki, bo teraz przenosimy się w świat analogowy, do książki autorstwa Mata Heyga, zatytułowanej Comfort Book. To jest książka, którą ja zamówiłam sobie chyba rok temu, przeglądając jakąś księgarnię, która sprzedaje książki anglojęzyczne. Staram się wtedy kupować jak najwięcej. To się dzieje raz w roku albo rzadziej i natrafiłam na tę pozycję. Nie słyszałam o niej nigdy wcześniej, ale Matt Haig to jest autor o tyle bliski mojemu sercu, że kiedy studiowałam w Edynburgu, rozdali nam jego najnowszą książkę wtedy, czyli książkę Humans. To była powieść, która bardzo, bardzo mi się spodobała, więc jak tylko zobaczyłam na, tej, na tym portalu jego nazwisko, mówię, o, jeszcze Comfort Book. Patrzę, zobaczymy co to. No i słuchajcie... Znalazłam opis tej książki, który jest zresztą wydrukowany z tyłu, ale on jest po angielsku, nie ma nigdzie tłumaczenia, więc tak na szybko, wolnym tłumaczeniem, zrobiłam translację i wam to po prostu przeczytam. Refleksje na temat nadziei i przetrwania oraz nieco chaotycznego cudu, jakim jest życie. Uwaga, jeżeli będzie dużo kalek z angielskiego, to dlatego, że jest to kalka z angielskiego. To dziwny paradoks, że jedne z najbardziej oczywistych i komfortujących lekcji życiowych uczymy się będąc w najtrudniejszych punktach naszego życia. Ale nie myślimy też równie intensywnie o jedzeniu, jak wtedy, gdy jesteśmy głodni, ani o kole ratunkowym, dopóki nie wylądujemy za burtą. The Comfort Book to zbiór przemyśleń, które przyszły do mnie w trudnych chwilach oraz propozycji na to, jak uczynić nasze dni lepszymi. Na podstawie maksym, wspomnień i inspirujących historii, te medytacyjne opowieści są formą celebracji cudu, jakim jest życie. Napisane na chwilę, kiedy potrzebujemy słów wsparcia od przyjaciela, lub jako przypominajka, że zawsze możemy pielęgnować wewnętrzną siłę i nadzieję, nawet w tym zabieganym świecie. Czy to nie jest piękne? Jak nie kupić takiej książki? Książka jest też o tyle wspaniała, słuchajcie, że na każdej stronie mamy jakąś inną refleksję, przypowieść, cytat. Jedna historia ma maksymalnie trzy strony, więc szybko się czyta i szybko można wyciągać z tego różne dobre rzeczy i mądrości. Także dla osób takich jak ja, które lubią szybko odhaczyć rzeczy, to jest coś wspaniałego. Ta książka posłużyła mi przede wszystkim na Sri Lance, czyli jeszcze w marcu, kiedy, tak jak wiecie, miałam różne wzloty i upadki psychicznie. I była ona rzeczywiście, jak nazwa sugeruje, bardzo komfortująca. I doczytałam ją niedawno, też w takich chwilach stresowych. Sięgałam po nią przed snem i była to ogromna dawka otuchy i inspiracji. I uważam, że nada się nie tylko dla osób, które czują, że są w jakimś dołku, ale dla każdego człowieka, który po prostu radzi sobie z trudnościami dnia codziennego, czyli dla każdego człowieka. Nie ma jej, z tego co wiem, jeszcze w wersji polskiej, ale jeżeli mówicie po angielsku, tak w kontrze do tego, co powiedziałam przy poprzednim podpunkcie, to naprawdę bardzo Wam polecam. Plus też jest bardzo ładnie wydana, tak kolorowo. Nie wiem, czy, czy słyszycie to, że tak głos mi trochę się obniżył, to może napiję się łyka wody. I a propos radzenia sobie z lękiem i różnych narzędzi takich komfortujących właśnie, wracamy do świata digitalu po to, bym mogła podzielić się z Wami nowymi medytacjami. Moja przyjaciółka Jowita podrzuciła mi taką panią, która nazywa się Marisa Peer. Jest to babeczka, myślę, że... Grubo po 60., która czasami pojawiała mi się w reklamach w ogóle na YouTubie, i mówię tak, co to jest za kobieta? Okazuje się, że ona jest jakimś takim dosyć, nie chcę powiedzieć guru, ale dosyć ważną personą i sławną personą w świecie mindfulnessu, medytacji i hipnozy. Dlatego postanowiłam przetestować jej medytacji. Przyznaję bez bicia, że już ich nie słucham, ale naprawdę przez długi czas. Były one dla mnie sporym wsparciem. Pani Marisa jest trochę taka oldschoolowa, taka new age'owa, trochę cringe'owa, ale wydaje mi się, że w odpowiednim momencie życia każdego z nas może spełnić swoją rolę. Ona ma przeróżne dedykowane medytacje typu na rozpoczęcie dnia, albo na motywację w pracy, albo na właśnie jakieś stany lękowe i jest to bardzo, bardzo pozytywna osoba i wszystkie przynajmniej z mojego doświadczenia, wszystkie jej materiały sprawiają, że doceniamy to, co mamy, skupiamy się właśnie na pozytywach i jesteśmy tacy zmotywowani do działania. Ona mówi tyle takich słodkich rzeczy, typu, że budzisz się rano i myślisz sobie kocham moje życie, tak się cieszę, że w ogóle żyję. Nie wiem, albo, albo porównanie, że pomyśl sobie ile jest osób, które marzy o tym, żeby poczuć się tak jak Ty, niezależnie od tego jak źle się czujesz, tak? Zawsze jest jakaś osoba, która życzyłaby sobie takiego życia, albo wchodząc pod prysznic, pomyśl sobie jak uwielbiasz zapach swojego żelu pod prysznic, no więc ona jest taka śmieszna, czasami cytuję jakieś, o, to chyba to było z, nie wiem, z Michaela Buble, że ona mówi, it's a new... It's a new day, it's a new dawn and I'm feeling good. <laughs> I parę było takich akcji w tych jej medytacjach, więc one są takie troszkę przaśne, ale naprawdę bardzo pozytywne. Więc jeśli szukacie sobie tego typu rzeczy, może słuchaliście tych medytacji, które Wam kiedyś polecałam, na przykład właśnie z Tubi Magnetic i nie poczuliście tego, to może to będzie dla Was. Także odsyłam, próbujcie. I jeszcze... Kurczę, jeszcze w sumie dwie rzeczy takie wellnessowe mi zostały. To jest bardzo wellnessowy odcinek, bo moim ogromnym, ogromnym, ogromnym odkryciem jest breathwork. To nie jest tak, że zaczęłam to robić teraz jakoś i usłyszałam o tym dopiero teraz, bo o ćwiczeniach oddechowych wiem od dawna. Też miałam przyjemność być na takich warsztatach w zeszłe wakacje i raz na jakiś czas przy praktyce jogi te ćwiczenia gdzieś tam się pojawiają, ale dopiero teraz z uwagi na to, że brałam udział po raz kolejny w turnusie jogowym z Madzią z Madalena Yoga, to ta praktyka stała się bardziej regularna dla mnie. Przyznaję się bez bicia, że wcześniej jak były jej Turnusy, to ja po prostu omijałam to breathwork, czejcie to, bo to zawsze jest o siódmej rano w piątki przed jogą restoratywną, A teraz nie dość, że budziłam się na żywo, na siódmą rano, żeby zrobić te ćwiczenia, to jeszcze robiłam je po dwa razy. Nie, że pod rząd, bo to jest bez sensu, tak jakby takie ćwiczenia oddechowe z tego, co się uczyłam właśnie na takich warsztatach, o których wspomniałam, to wystarczy 20-30 minut dziennie i więcej, jakby nie ma na to zapotrzebowania. A ja teraz do tych ćwiczeń wracam, póki mam dostęp właśnie do turnusu i powiem wam, że robię to zamiast medytacji rano i to jest coś wspaniałego. Ale może jeszcze kilka słów, tak bardziej um, definicji. Praca z oddechem to inaczej ćwiczenia i techniki oddechowe stosowane dla poprawy kondycji fizycznej, zdrowia psychicznego i dobrostanu duchowego. Podczas praktyki chodzi o zmiany schematu oddychania, w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Także. To zazwyczaj, moi drodzy, są sekwencje różnych ćwiczeń, czyli właśnie zmiana tych schematów, które mają nas wprawić w konkretny stan, czyli mogą nas wyciszyć, dobrze zadziałać przed snem, mogą nas pobudzić, mogą sprawić, że poprawia się nasza koncentracja. Dla mnie mają one taką funkcję medytacyjną, sprowadzają mnie do siebie, uspokajają moje myśli, ja czuję się taka bardziej właśnie uziemiona, osadzona w sobie. Nie nudzi mi się to, co też jest bardzo ciekawe, że nie nuży mnie, tylko jestem zawsze jakoś tak, nie wiem, podekscytowana tym, że robię te ćwiczenia, w przeciwieństwie do ćwiczeń fizycznych, które... O wiele częściej mnie irytują. Także działa trochę nawet jak, jak taka kawa, rozbudza nasz umysł. Oczywiście w zależności od tego, jaką mamy sekwencję. Także polecam Wam serdecznie. Wiem, że Eli też Wierkowska ma u siebie na YouTubie dużo ćwiczeń oddechowych, u siebie na platformie, także polecam. To są jedyne osoby, z którymi tego próbowałam, chociaż pewnie Yoga with Adrian też coś Wam może zaproponować z tego, co kojarzę. I mówiąc o Jodze. Dzisiaj przychodzę jeszcze z jednym odkryciem. Czy ktoś liczy, ile razy użyłam słowa odkrycie w takim odcinku? Każdego miesiąca? Tym razem mamy jogę z facetem i jest to Patrick Beach, którego poleciła mi Justyna. Owsiana. Jak byłyśmy na Sri Lance, to puściła nam jogę do wspólnej praktyki właśnie jego autorstwa. Justyna jest znana z tego w moim świecie, że robi jogi na poziomie super zaawansowanym, takim sportowym, atletycznym, jakieś w ogóle dziwne pozy. I ja na nich wymiękam, ale tak jak kiedyś mnie przekonała do Brynie Smith z Aloyogi, to chyba Patrick też jest z Aloyogi. Patrick jest super. Z tego co wiem, on kiedyś był jakimś crossfiterem jest bardzo, bardzo takim sportowym typem, i ta joga była dla niego komplementarną sztuką, i teraz on chyba bardziej się w tym zaczął specjalizować, ale nie znam jego historii za bardzo. Niemniej jego zajęcia są takie rzeczywiście atletyczne, sportowe. Ale mają ten element duchowy, są bardzo holistyczne i bardzo ciekawe. To są takie praktyki, w których Twoja głowa zastanawia się, gdzie on stawia tę nogę, co się tu dzieje, co to jest za przejście, że absolutnie macie odcinkę i można być na maksa obecnym. znaczy trzeba, żeby w ogóle ogarnąć, co się dzieje, więc dla mnie to jest bardzo dobre. Reset dla mojej głowy. On wrzuca praktykę co tydzień, jest ich mnóstwo, wszystkie są darmowe. Polecam, 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 bardzo, 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 bardzo. bardzo. Moi mili, kończymy dział wellness, ale wchodzimy w dział jedzeniowy i uważam, że nie byłoby lepszego przejścia niż przez wątek, jakim jest detoks z medycyną chińską. Obiecałam Wam, że powiem na ten temat kilka słów, choć dużo poświęciłam temu treści na Instagramie i też nie chcę Was tutaj zanudzać. Myślę, że ci, którzy byli chętni, to zgłębili temat i pozadawali mi pytania właśnie na Insta. W każdym razie ja na początku kwietnia skończyłam detoks z medycyną chińską, do którego zbierałam się od lat, zresztą słuchając moich rozmów z Karo Góralską, która ten detoks prowadzi. Wiecie, że bardzo długo się zarosiłam z, z tą decyzją i wiecie, dlaczego medycyna chińska rekomenduje takie oczyszczanie. Dodam dla osób, które nie są w temacie, że to jest dwa tygodnie, czy tam 10 dni, dwa tygodnie bez kawy, bez cukru i bez glutenu. Oparte na jedzeniu bardzo podstawowych produktów, głównie jest to brązowy ryż i fasolka adzuki, posypka z nori i czarnego sezamu. Do tego zupy stopniowo dodajemy kiszonki, pojedyncze warzywa i inne rzeczy. Ale nie chodzi o to, żebym Wam teraz wszystko tutaj opisała. W każdym razie jest to dieta oczyszczająca, ale nie dieta ograniczająca, w takim znaczeniu, że chodzimy głodni i, i musimy sobie odmawiać jedzenia. Także mamy być najedzeni, nie ma tutaj żadnego porcjowania, to tak kwoli, wiecie, wyjaśnienia. No, powiem Wam w dużym skrócie, że to było wspaniałe doświadczenie pod wieloma względami. Po pierwsze, Niesamowity czas na refleksję odnośnie mojej relacji z kawą i z jedzeniem. Tego, jak bardzo duża część moich przyjemności w życiu jest po prostu osadzona właśnie w aktywnościach związanych z jedzeniem i piciem kawy. I to było niesamowicie interesujące. Zastanowić się, co sprawia mi przyjemność na co dzień, co nie dotyczy jedzenia i picia. Może dla wielu z Was to jest abstrakcyjna myśl, ale wiedzę, wierzę, że mam tutaj wielu Fudisów. Słuchajcie, to było dla mnie na maksa, na maksa ciekawe. Momentami było mi po prostu smutno, że nie mogę iść na kawę. Także no, temat kawy to jest gruba rzecz. Myślę, że chyba wam o tym mówiłam w zeszłym miesiącu. Druga sprawa to jest reset kubków smakowych i docenienie i odkrycie tak naprawdę, ha, powiedziałam odkrycie znowu, odkrycie jak smakują produkty w swojej pełnej okazałości, kiedy nasze kubki smakowe nie są przytłoczone solą, cukrem, smażeniem i innymi tego typu dodatkami. Między innymi jadłam selera naciowego na parze, co przed detoksem wydałoby mi się najbardziej nieapetycznym pomysłem na dodatek do posiłku, ale proszę, okazuje się, że to jest coś boskiego, na przykład pak choi na parze, cukinia na parze, no Coś wspaniałego. Kolejną taką lekcją Zetoksu było to, że bardzo, bardzo poczułam, i ciałem, i duszą, i umysłem jak mocno chcę stawiać na jakość, kiedy jem. Od zawsze tak poniekąd było, ale teraz szczególnie zwracam uwagę na to, skąd pochodzi moje jedzenie. Czy na pewno jest to najlepszy wybór, i czy jest ono, nie wiem obecnie, w sezonie i, ma, i smakuje tak, jak ma smakować. I to samo dotyczy oczywiście restauracji, ale zaraz Wam o tym powiem. Zaczęłam też przywiązywać większą wagę do tego, by poprawnie przygotowywać dania, bo ja jestem człowiekiem spontanym i często wrzucam rzeczy, po prostu robię, robię jak mi się wydaje, a jednak ważne jest to, żeby kasze strączki odpowiednio, nie wiem, prażyć, czy moczyć, czy płukać. Odcedzać, bo ja przymykałam na to oko, a to jest naprawdę istotne, żeby wyciągnąć z tych produktów maksimum wartości odżywczych i tak samo, żeby je potem na przykład dobrze przechowywać. Kolejny podpunkt, który sobie zanotowałam, to to, że zaczęło mi się chcieć robić rzeczy, które kiedyś wydawały mi się stratą czasu, czyli na przykład robić sama buliony. Naprawdę, to jest mega proste. Nastawić bulion raz w tygodniu, wrzucać rzeczy do garnka i czekać, aż się ugotują. To, to nie wymaga zbyt wiele pracy. Oprócz tego, że trzeba po prostu pilnować gazu przez kilka godzin, jeżeli jesteśmy w domu. Robienie samemu kiszonek to jest kolejna rzecz, która kiedyś wydawała mi się abstrakcyjna, a tak samo to zajmuje dosłownie kilka minut. Jest mega proste, można kombinować i mamy coś przepysznego domowego w szafce. Przygotowywanie naparów i mieszanek ziół też. Wcześniej absolutnie przytłoczona, jak, co, z czym mieszać. Słuchajcie, małe kroczki. Poznamy jeden na par, jedną mieszankę. Zaraz zapamiętamy, jak działa i na co działa, i potem y, poznamy nową. Tak samo w przypadku posypek, właśnie, bo piątym podpunktem, który sobie zanotowałam, to są moje różne odkrycia właśnie smakowe. Oprócz tych, które już wymieniłam, to są właśnie te wszystkie posypki. Jak bardzo zmienia się doświadczanie dania, nawet najprostszego dania typu ryż z fasolą. Kiedy posypiemy na to na przykład dukę albo zatar domowy, to też dla mnie, wow, 12 składników, przecież ja tego w życiu nie zrobię. Słuchajcie, 5 minut, a nawet jeśli nie 5, to 20, ale robienia czegoś dla siebie, robienia czegoś manualnego, co ja też bardzo lubię, więc to też nas sprawia w taki stan medytacyjny. I potem podbijanie smaku potraw, no bo taką posypkę robimy raz na ileś tygodni, trzymamy w słoiczku i zawsze jest to po prostu wybitny dodatek. Ja jestem zakochana. W ogóle moim dużym odkryciem jest fasolka adzuki i fasola mung. W życiu nie myślałam o tym, że właśnie jedzenie ryżu i fasoli tak bez niczego, bez sosu, bez, bez przypraw będzie takie pyszne. Nie wiem jak to się stało, po prostu nowy człowiek, ja nowy człowiek. Kolejna rzecz to kompot z moreli, który uwielbiam, tutaj to jest dobry kompot na trawienie, ale on po prostu dla mnie jest przepyszny w smaku. Tam mamy morele suszone, oczywiście takie niebliczowane, czyli takie brązowe, orzechy włoskie i sezam, no coś po prostu przepysznego. I tak samo zalewamy sobie to na noc, rano gotujemy, mamy pyszny kompocik, no poezja. I jeszcze jedna, jedno odkrycie, to są oleje. Słuchajcie, przez to, że zadania były takie proste, to ja podbijałam ich smak nie tylko posypką, ale też olejem. I wtedy, kiedy mamy taki po prostu zwykły ryż i zwykłą fasolę, czy do tego jakiś właśnie pakczoj, to nagle możemy poczuć smak oleju. I testowałam olej z wiesiołka, olej sezamowy, olej liniany, olej z pestegdyni, olej rydzowy, oliwę oczywiście i to była po prostu jakaś niesamowita jak to się mówi? Feria, feria smaków i doznań. No coś po prostu przepysznego, więc wbrew pozorom taki prosty czas jedzenia był dla mnie jakimś w ogóle nowym odkryciem tej gamy możliwości i tak jak powiedziałam smaków. I idąc w podobnym Tonie, też w takim stanie rozmarzenia, mogę Wam opowiedzieć o wieczorze ze sztuką, czyli o warsztacie maj Poza Ramami, którą pewnie pamiętacie i kojarzycie, a jeśli nie, polecam to nadrobić. To, czego doświadczyłam ostatnio, to jest zasadniczo przeciwieństwo detoksu, ale była to prawdziwa uczta zmysłów, no i oczywiście podniebienia. O tyle, o ile detoks był dla mnie taką solową podróżą w głąb siebie, był dla mnie bardzo ważny i uważny i delektowałam się tymi smakami, to jednak ja jestem osobą, która uwielbia ucztowanie z ludźmi, celebracje, wymienianie się wrażeniami, rozmawianie o jedzeniu. Więc. Ten wieczór ze sztuką był dla mnie. Jezus, ja się tak rozmarzę teraz, bo słuchajcie, ja po prostu prywata. Ja jestem tak wdzięczna za to, że mam w swoim życiu ludzi, którzy w ten sposób celebrują życie, którym chce się no właśnie, to jest to, którym się chce przygotowywać to dla innych, dzielić się tym. I tak jak ja uwielbiam to doceniać, smakować, dużo ludzi mi mówi, że cudownie się dla mnie gotuje, bo ja się naprawdę po prostu zachwycam jestem arcywdzięczna i szczęśliwa, jak ktoś mi gotuje to ja wiem, że jest taki właśnie Staś, który kocha to od drugiej strony, czyli on kocha to wymyślać, przygotowywać i serwować. No po prostu match made in heaven. Kocham, uwielbiam i tak jak mówię, jestem za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. I wydaje mi się, że o tym w ogóle jest cała gastronomia. Jest to przemysł, biznes, goszczenia, goszczenia ludzi i celebrowania. Jedzenie na takim warsztacie było przepyszne. Słuchajcie, dostaliśmy menu, tam chyba czy dziesięciodaniowe. Każde nazywało się jak kolejna epoka w sztuce i nawiązywało do właśnie danego okresu w historii sztuki. No po prostu wow, wow, wow na aksamitnym bordowym mm, obrusie po prostu z niesamowicie przepięknymi dekoracjami świeczek i, i kwiatów. No i do tego rzecz jasna warsztat o sztuce, o kontrowersjach w sztuce współczesnej prowadzony przez Maję. To było połączenie idealne. Maja przedstawia sztukę w arty ciekawy sposób, niezobowiązujący, bezpośredni i zachęcający każdego, ale jednocześnie właśnie elegancki w takim znaczeniu, że można przyjść ładnie ubranym, napić się lampki wina i zjeść coś pysznego, porozmawiać z fantastycznymi ludźmi, ale w takim klimacie bardzo przyjacielskim, gdzie każdy może powiedzieć co tylko chce, nie ma nie wymądrzania albo tego, że ktoś czegoś nie wie. Także jest to super dyskusja przy okazji y, nauka w przepięknych okolicznościach. O Jezus, rozmarzyłam się. No to to już jest taki piękny wstęp do gastro i tak jak wam wspomniałam, ja po tym detoksie Zaczęłam też trochę inaczej podchodzić do gastronomii i bardzo zwracać uwagę na to, gdzie się stołuję, bo nie ukrywam, uwielbiam jeść po prostu moje domowe jedzenie. Nie mówię tego dlatego, że uważam, że jestem jakąś najlepszą kucharką świata, ale też wiem jak zrobić potrawy, które mi smakują i wiem co w nich jest i wiem jak się po nich czuję. Dlatego ostatnio znacznie mniej chodzę po restauracjach, co nie zmienia faktu, że w kwietniu dokonałam trzech odkryć o których chciałam Wam powiedzieć i wydaje mi się, że już nasz odcinek jest bardzo długi, ja wydawało mi się, że będzie w ogóle strasznie krótki, nie mam nic do powiedzenia. Dobra, pierwsze miejsce na mapie Warszawy to jest Wars i Sawa w Teatrze Nowym, o którym już Wam kiedyś mówiłam, ale ja od dawien dawna planowałam wybrać się tam na słynny niedzielny brunch. I tak też się stało, jestem zakochana i żałuję, że nie będę mogła tam częściej przychodzić, Kropka, kropka, kropka. W każdym razie jest to branż od 10 do 14. Kupujemy sobie bilet i możemy jeść do z bufetu, co tylko chcemy. Z takich perełek powiem Wam, że była tam szakszuka, pasta bez hummus, humus, tabule, jakiś tam ryż z kalafiorem i rodzynkami, bo to było pyszne. Przeróżne kiszonki, domowa focaccia, różne chlebki, ciasta, nerkowniki, nutelle roślinne, bo tam jest wszystko wegetariańskie i nie wiem, 80% wegańskich rzeczy. Coś wspaniałego polecam. Koniecznie trzeba się wybrać. Dziękuję, pozdrawiam. Plus ich restauracja też jest super. Drugie miejsce, które odkryłam, to jest serco praskie bajgle. Po pierwsze, super, że ktoś robi świetne domowe bajgle. Po drugie, jeszcze bardziej super, że serwuje tam jakąś wegańską opcję. I ona naprawdę, słuchajcie, skradła moje serce, bo to był omlet z ciecierzycy chyba, z pieczarką portobello. No coś przepysznego, naprawdę. Ja nie jestem za bardzo bułowa, kanapkowa, to nie jest coś, co bym wybrała, ale ten bajgiel to jest po prostu hit. No ale przede wszystkim, niestety, niestety nie o jedzeniu jako główny tutaj yy, atut, wnętrze jest boskie. Ja czasami Wam powtarzam, że czuję się zmęczona tym, że wszystko jest takie samo powtarzalne i, i mało jest innowacji, nowości, świeżości właśnie we, we wnętrzach. Po prostu dużo miejsc otwiera się i są poprawne. Albo zbyt trendowe. Natomiast tutaj weszłam i po prostu poczułam się jak w Kopenhadze, w której nigdy nie byłam jeszcze. Cudownie piękne wnętrze. No, sama przyjemność tam siedzieć. No i ono odczarowało mi Pragę, nie ukrywam, ja Miałam z Pragą trudne, trudną relację. Szczególnie dlatego, że przypomina mi łódź, z której pochodzę i nie widzę żadnego fenomenu tego industrialnego yy, klimatu. Yy, ale naprawdę dla tego miejsca mogłabym do Pragi, do Pragi, na Pragę przyjeżdżać. Szczególnie, że obok jeszcze jest. Yy, Kawiarnia trzy kruki, którą też bardzo lubię, i powiem Wam szczerze, że na w rankingu warszawskich okolic Praga zaczęła się u mnie plasować całkiem wysoko. I ostatnie miejsce gastronomiczne, o którym chcę Wam powiedzieć, to jest też kolejne, do którego miałam iść i iść i iść, i, i, i mi nie szło, czyli bar Raskal na Moliera, Mul to jest bar winny, wine bar. Które zostało otworzone przez właścicieli Natural Rascal, czyli firmy, która sprzedaje różne naturalne wina. Miejsce jest po prostu iście filmowe. Ja jestem w nim zakochana, jest dwupoziomowe, przepięknie w, 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 się być wyposażone, przepięknie urządzone, także mogą sobie przybyć piątkę serca to jest coś pięknego. Jeśli chodzi o ofertę, no to mamy najlepsze wina świata. Super fajne naturalne wina, i to takie bardziej klasyczne, i takie dla nieco odważniejszych osób. A do tego przyjemna karta przekąsek do dzielenia. One są bardzo proste, ale też niesamowicie gustowne i naturalnie pasujące do naturalnych win. Także miejsce na drineczka genialne. No a. Tutaj robiąc piękne przejście. Wraz z kalu, moi drodzy, byłam w sukience, która wzbudziła też Wasze zainteresowanie na Instagramie, bo jest to sukienka, którą. Pokochałam, mam ją od jakiegoś czasu w szafie, ale dopiero ją niedawno pierwsza założyłam i tak też nie mogę przestać chcieć jej zakładać. Ja w ogóle tak mam, że jak już coś mi się będzie dobrze nosić, to ja bym to mogła nosić codziennie i jestem, chciałam powiedzieć, że jestem jak Steve Jobs, ale może nie chcę sobie za bardzo schlebiać. Mam tak, że mogłabym chodzić w kółko w tym samym, aż mi się znudzi albo nie, albo się zmieni pora roku. I jest to sukienka marki No Trace. I to jest fajne, bo ta nazwa pochodzi jakby od no trace, czyli jakby moda bez śladu. I też Wam powiem kilka słów, bo znalazłam na stronie marki właśnie, że no trace, czyli przeniesienie tej filozofii na ich produkty. Głównym celem jest stosowanie materiałów pochodzenia naturalnego, biologicznego lub wykonanych z wykorzystaniem nowych technologii wspierających dbałość o planetę poprzez redukcję emisji CO2 i zużycie wody. I jeśli chodzi o materiał, z którego jest zrobiona sukienka, to tutaj mamy połączenie naturalnych włókien tencel z wytrzymałą soroną. Material, materiał łączy w sobie właściwości trwałych, innowacyjnych, technologicznych włókien serona z klasycznym miękkim tencelem, wykonanym w 100% z celulozy z drzew. Europejskich. Ten cel, jako ciekawostkę tutaj dodam, to jest rodzaj wiskozy, jednak ze względu na prawie zamknięty cykl produkcyjny i certyfikowane pochodzenie surowców, jest zdecydowanie bardziej ekologiczny niż konwencjonalna wiskoza. Ten cel posiada właściwości antybakteryjne wynikające z szybkiego wchłaniania wilgoci. Uważam, że naprawdę. Super marka, super produkt, świetny materiał, przepięknie wykonana. No i przede wszystkim ja jestem zachwycona fasonem tej sukienki. O, musicie, musicie obczaić to na Instagramie, mam tam nawet zdjęcie z Baru Rascal świąteczne, więc y, warto rzucić okiem. Y, I takie marki lubię wspierać. Y, ale jeszcze Wam chciałam powiedzieć o jednej firmie, to też jest polska marka, nazywa się Saint Body. Y, moim zdaniem, naprawdę super źródło. Jeżeli chcecie się zaopatrzyć w dobrej jakości basici, ja wspomniałam Wam o niej powiedzieć w poprzednich odcinkach, a mam te produkty od miesięcy, mam właśnie body z golfem i takie body bardziej, bardziej basicowe noszą mi się świetnie, mimo prania nie niszczą się, są przemiłe i takie bardzo ponadczasowe, klasyczne, przyjemne. Na sam koniec moi drodzy, mamy jeszcze dział urody. No w końcu po modzie wypadałoby powiedzieć kilka słów. Także Najpierw serum. Ja nie używałam serów nigdy w swoim życiu, przez to, że przez lata borykałam się z trądzikiem. To wydawało mi się, że serum jest czymś nie dla mnie. Serum mnie często zalepiało, ale to serum, które ostatnio. Odkryłam, jest, jest świetne. Jest to serum marki Ukwiat, jest to polska marka. To ultra lekkie, szybko wkłaniające się serum nawilża i wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. Ja mam akurat to serum dla skóry wrażliwej. Także tutaj też jest napisane, że bogata w ekstrakty botaniczne z algi brązowej i owoców rokitnika, serum łagodzi zaczerwienienia, wspomaga regenerację oraz pobudza mechanizmy obronne wrażliwej skóry, chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, stymuluje mechanizmy naprawcze i wykazuje działanie antyoksydacyjne. Także tu jeszcze mamy takie ciekawostki, że mamy ym, olej z kiełków brokuła, z pastek winogron, estry z nasion ostropestu plamistego. Super, super rzeczy. 100% składu jest pochodzenia naturalnego. Produkt jest wegański, testowany na zwierzętach, cruelty free i certyfikowany przez międzynarodową organizację PITA. A teraz powiem Wam coś absurdalnego. Podoba mi się ta marka, ponieważ każde serum jest w innym, bardzo wyrazistym, pięknym kolorze, a opakowanie jest przezroczyste. Dziękuję, pozdrawiam. Żart, nie żart, ale tak to jest być estetą. Na sam koniec powiedziałam, że trzy, ale jednak dwie rzeczy będą. Na sam koniec chciałam poświęcić chwilę, aby powiedzieć Wam o kremach z retinolem, bo myślałam, szczerze mówiąc, że wstrzymam się z tym do jesieni, ale rozmawiałam ostatnio z założycielką marki Recibo, z Eweliną, która powiedziała mi, że retinol jest jak najbardziej mile widziany przez cały rok, o ile się intensywnie nie opalamy. O tym porozmawiamy już niedługo, moi drodzy, tutaj w programie. Więc pomyślałam, że skoro on mi tyle dał dobrego, to może Wam po prostu o tym również opowiem. Krem z retinolem zaczęłam stosować niedawno, kilka miesięcy temu. Zrobiłam małą przerwę, bo właśnie nie wiedziałam, czy będę mogła go stosować, kiedy robi się cieplej. Ale jako, że w Polsce jest zima do maja, to w ogóle nie powinnam się była nad tym zastanawiać. To jest ich krem ich, Czyli krem Recibo Game Changer. i Kilka słów o nim, bo ja jestem, tak jak powiedziałam, w temacie retinolu dosyć nowa. Jest to skuteczny krem przeciwstarzeniowy, który działa na skórze silnie i bardzo odnawiająco, pobudza produkcję kolagenu i elastyny w skórze. Bo ich ilość, ilość tych włókien spada wraz z wiekiem. Dodatkowo reguluje wydzielanie sebum. Przy regularnym stosowaniu twarz staje się bardziej czysta i świeża, i główną rolę odgrywa w nim połączenie stabilnej pochodnej retinolu oraz bakuchiolu, naturalnego odpowiednika retinolu. Oba składniki może dają tak samo spektakularne efekty, nie wykazują tak negatywnych skutków dla skóry jak retinol właściwy. Także tutaj ciekawostka naukowa i ważna rzecz: w czasie kuracji bezwzględnie należy używać na dzień kosmetyków z SPF 30 lub więcej. Także proszę sobie to zanotować. Ja powiem Wam szczerze: po pierwszym użyciu kremu z retinolem, i też użyłam go po raz pierwszy, w historii, czy właśnie nie powiedziałam dwa razy tego samego? Po tym jak po raz pierwszy użyłam kremu z retinolem, tak, to od razu następnego dnia serio czułam jakby moja twarz przeszła jakąś kurację. To jest magia, naprawdę magia, a jednocześnie jest to, nie wiem, jakościowa marka, której ja ufam. Wiem, że ten skład jest jak najbardziej naturalny i no ja widzę rezultaty, więc polecam Wam właśnie dla skóry problematycznej. Też oczywiście w tym kontekście wygładzenia i anti-agingu, ale dla mnie też jako walka z niedoskonałościami. Tutaj zamykamy listę ulubieńców mojej mili. Na sam koniec, kilka słów o fundacji, którą wspieram, wspieramy w maju, bo każdego miesiąca przekazuję 10% zysków z mojego sklepu internetowego innej fundacji. W moim sklepie internetowym, czyli na sklep, znajdziecie przeróżne e-booki mojego autorstwa, e-book z przepisami, e-book o zdrowym stylu życia, o porannych rytuałach, codziennik. Wszystko, wszystko, wszystko możecie sobie zgłębić. I w maju zdecydowałam się wesprzeć Fundację Sentio. To jest fundacja na rzecz edukacji Sentio, czyli czuję, czuję, więc jestem i zmieniam świat na lepsze, bo edukacja jest jedyną trwałą drogą do zmiany. Zgadzam się. Celem Fundacji Sentio jest edukowanie i działania prospołeczne w obszarach wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych pomocy promocji kultury i sztuki, a także ochrony i profilaktyki zdrowia poprzez działania kulturalno-edukacyjne. Bardzo bliski mojemu sercu temat, także robiąc zakupy w moim sklepie, dokładacie swoją cegiełkę na rzecz fundacji Sentio. Moi mili, bardzo wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jutro słyszymy się w regularnym wywiadzie, ponieważ jest poniedziałek. Obserwujcie mojego YouTube'a po nadchodzące treści i do usłyszenia, cześć.